strony Coach Tutleś. Dzisiaj na zajęciach zajmiemy się kształtowaniem koordynacji ruchowej i siły kończyn dolnych. Dobra, panowie, mamy przygotowany program, stację. Proszę bardzo, ćwiczymy. Na pierwszej stacji są narty. Można ćwiczenie oczywiście robić bardziej dynamicznie, można ćwiczenie robić bardziej siłowo i wszystko zależy od tego, jaka będzie intensywność. Zejdź niżej na kolankach, niżej na kolanach i ręce pracują, tak jak pokazałem, ręce. Tak jest, czyli mamy narciarza, mamy sambę. Licz sobie, raz, dwa. No, tutaj z tym akurat samba to jest jedno z najtrudniejszych ćwiczeń dla chłopaków, szczególnie tutaj czwarta, piąta klasa. Może Dominikowi uda się prawidłowo pokazać. No, już jest, tak jest. Dobrze, Damian. Po każdej stronie zielonej linii muszę mieć dwa kontakty. Tak jest, dobrze Czaja, super. Tutaj krok skrzyżny, raz z przodu, raz z tyłu. To jest ćwiczenie bardziej siłowe na jednej nodze, przeskakujemy przez linię. I zmieniamy nogę. I to jest chwila odpoczynku. Oczywiście kolejność sobie sami dobierają, w każdej chwili każdy z nich może, jeżeli jest zmęczony, może sobie odpocząć. Nie ma tutaj jakiegoś przymusu, że musi non stop jechać cały czas na 100%. W każdej chwili może sobie przerwać, w każdej chwili może zrobić sobie przerwę na napój. Słuchajcie, narciarza chciałbym, żeby to były krótsze skoki, bardziej dynamiczne, bo chodzi mi dzisiaj o dynamikę, nie o siłę. Także proszę, żeby częstotliwość była większa i skoki, żeby były krótsze. Dobrze? Tak samo na jednej nodze, szybciej, a mniejsze skoki. Częściej skok, częściej. I chwila przerwy na otarcie potu z czoła. Okej, okay. To by było myślę na tyle.